Dzień dobry, Wataho. Ja dzisiaj z tego przyjemnego miejsca postanowiłam nagrać bardzo krótkie wideo dotyczące pewnego pomysłu, który czuję już, że chciałabym właśnie wdrożyć. To jest zainspirowane wiedzą hawajską, gdzie jest stwierdzone, że po 7 dniach skupiania się na tym, co jest już w Twojej rzeczywistości i celowego powoływania do życia tego, co czujesz, no sprawia, że po 7 dniach można zarejestrować fizyczne rezultaty. To oczywiście tutaj można dużo mówić o oczekiwaniach, o pragnieniach i tak dalej, ale nie, właśnie nie chcę wchodzić w to za głęboko. Po prostu jest jedna rzecz, która jest banalnie prosta, ale z jakiegoś powodu po prostu umysłu, programów umysłu, nie jest prosta do wdrożenia. Mianowicie chodzi o skupianie się na tym, co jest, a nie skupianie się na tym, czego nie ma. Bowiem nawet rozwój osobisty przyzwyczaił nas do tego, żeby interpretować pewne rzeczy pod kątem tego, co jeszcze mamy do uwolnienia, co mamy jeszcze do przerobienia, zamiast skupić się na tym, co już działa i co już zrobiliśmy i co już w swojej przestrzeni mamy. I to jest potężny wzorzec, który oddziałuje na różne obszary życia. No i właśnie taki pomysł, abyśmy, kto chętny, to po prostu codziennie wrzucił od siebie jakiegoś posta, albo tylko po prostu coś napisał, albo skomentował coś czyjegoś, albo na jakieś zdjęcie, albo filmik, cokolwiek. Albo jakaś inspiracja. Generalnie jak wy to czujecie, jak właśnie u was dzieje się to świadome przekierowywanie głowy na to, żeby docenić to, co jest i skupić się celowo na przestrzeni tu i teraz, i to jest wejście w obecność, zamiast po prostu skupiać się na tym, ile jeszcze mamy do zrobienia, co jeszcze nie zostało gdzieś tam, powiedzmy, dokończone, nie tak jakbyśmy chcieli, itd., itd. Bo to po prostu jest wasza gdzieś tam autoanaliza. Ja też będę od siebie, nie deklaruję się kiedy dokładnie, natomiast będę codziennie jakiś post wrzucać. Oglądam się, bo widzicie, o, mogłabym mieć pewne jakieś myśli, że a kurde, fajnie by było być nad takim jeziorem, ale tak się budzić w takim miejscu, zasypiać, a tutaj tak. I tak wcześniej rano wyjeżdżam, natomiast zobaczcie, nie widziałam nigdy takich małych kaczuszek w takiej ilości z mamą. Tak małych po prostu. Kiedyś, co prawda, opiekowałam się kaczką, która została wyrzucona z gniazda, ale no jednak całej watachy kaczek, takich małych, no nie widziałam. Tak więc właśnie przestrzeń jest tak obfita. I nie bez powodu też takie moje stwierdzenie w jedności z naturą, ponieważ to właśnie natura, warto na niej się przyglądać i zarejestrować pewne wzorce, którymi ona się posługuje, bo co roku się odradza, obojętne co by się nie działo na Ziemi, ona się odradza. Ona się nie spieszy, ona po prostu jak wie, że ona działa według własnego rytmu. Po prostu brzoza jest brzozą, dąb jest dębem i po prostu jest tu i teraz, ona nie ma umysłu i ona nie wie, że trzeba iść do, nie wiem, uwolnić coś, przerobić jakiegoś tam, iść na psychoanalizę. Ona po prostu jest. I tyle. Natomiast faktycznie miłość do siebie, bo kierowanie uwagi na to, co działa, to jest tak naprawdę miłość do siebie, na to, co już jest w Twojej przestrzeni, to jest miłość do siebie i to ona właśnie wszystko za nas robi. Ona nas oczyszcza, ona nas odżywia i ona powoduje, że jesteśmy, właśnie aktywujemy w sobie ten proces obfitości, te kody, które mamy tak naprawdę w DNA. Tak więc to tyle. I zachęcam do takiej samoświadomości autoanalizy, albo bez przesady też z tą autoanalizą, ale generalnie każdy klik tutaj będzie rozbłyskiwał. No i to tyle wspaniałego dzionka dzisiaj, Wataho dla Was. Pa!